że proszę Państwa, jeszcze i Hongkong, i do Chińczyków też Ewangelia dotarła. Kiedyś Nancy Quinn siedziała 20 lat w więzieniach chińskich i z pamięci znała wersety Pisma Świętego, powtarzała je przez 20 lat, tak aby nie zapomnieć, i zwyciężyła. Ale żeby siedzieć tylko dlatego, że było się świadkiem Jehowy. Także widzicie Państwo, niektóre kraje, takie jak i Rosja i inne, bardzo nie lubią Biblii. Tutaj jest faryzejstwo. Szatan, diabeł działa podstępnie. Nawet na ołtarzu namalują Pismo Święte. Pokażą jakąś księgę, że to niby to. A to będzie a la brewiarz, a to będzie a la książeczka do nabożeństwa. I nigdy to nie będzie 66 natchnionych ksiąg. Kanon Pisma Świętego, no bo w kościele dodawali zawsze, wiecie, księga Judyty, księga Tobiasza, Machabejska, pierwsza, druga i tak dalej. Apokryf jest nienatchniony, apokryf to nieprawdziwy i oni to sobie pokazują, a Pisma Świętego nie znają. A co mówił, a co mówiła, a co mówili Świadkowie Jehowy? No to teraz już jest za późno, gdy Świadkowie Jehowy są w Angloameryce, Białystok, a tutaj w Warszawie, Polski, a nad Wisłą u Mocherowych, gdzie dymy, gdzie zadymy. Nie ma tych Świadków Jehowy i to za późno. Do proroka było wezwanie w Biblii zawsze. Idź do ludu. Idź. A czy będą słuchać, czy nie, bo to dom przekory, poznają, że prorok był wśród nich. Czy będą słuchać, czy nie, bo to wiadomo, że to jak pojechał apostoł Paweł, miał 3 podróże misyjne, no to wielki znak zapytania, że ktoś w ogóle będzie chciał słuchać. Raczej nie. To nie to, żeby, że ksiądz wszedł, to wszyscy go przyjmowali. Ksiądz to już jest wielki znak zapytania. To jest pod temat faryzeusz, saduceusz. A tutaj, gdzie poszedł apostoł Paweł, to nikt go słuchać nie chciał. I on musiał to robić tak, głosić tak z Panem Bogiem Jahwe, z Panem Bogiem Jehową na ustach, nie przekręcać ust, nie przekręcać słów, tylko mówić prosto, jasno, z Duchem Bożym. I znalazł zwolenników, znalazł. Ciekawe, że ci najbardziej buntujący się przeciwko Pekinowi mieszkańcy Hongkongu, to są ci mieszkańcy, którzy nie pamiętają wcale rządów Brytyjczyków, bo urodzili się po już często w późnych latach, tak, po 95 to są młodzi ludzie, ale czy tacy właśnie, tak myślący młodzi ludzie, mieszkańcy Hongkongu mają szansę na to, żeby swoje aspiracje spełniać w Hongkongu, czy oni będą wyjeżdżali? A Hongkong będzie pomału stawał się coraz bardziej chiński. Hongkong będzie stawał się coraz bardziej chiński, to bez wątpienia, bo Chiny wypracowały doskonałe mechanizmy, Chiny kontynentalne, na to, jak zaprzęgać młode umysły do walki o jedyną słuszną sprawę, czyli właśnie, żeby młodzi ludzie nie szukali wsparcia gdzieś indziej, dając im lepsze możliwości rozwoju po przystąpieniu do komunistycznej młodzieżówki. I to się sprawdza na kontynencie i tak samo będzie model przeniesiony stopniowo rok po roku na Hongkong. Czy możemy się spodziewać jakiejkolwiek reakcji, jakiegokolwiek wsparcia dla Hongkongu, dla tych właśnie młodych demokratów? Duchowe spojrzenie, duchowe myślenie, to wiecie Państwo, młodzi ludzie, u Pana Boga każdy młody będzie, który był jako stuletni, miał 200 lat, 300 lat, będzie młody, bo w Królestwie Bożym wiek ludzki już nie będzie liczony. Ludzie będą żyć i nie będą pamiętali, kto ile lat ma, kto ile lat miał. Co mówił? Przecież Świadkowie Jehowy nie obchodzą urodzin. Świadkowie Jehowy nie obchodzą imienin. To są zwyczaje pogańskie, które w jakimś tam momencie były potrzebne, przejęte były z pogaństwa, a żeby człowiek przechytrzał jeden drugiego, prawda? Nie ma tego złego, mówią, co by na dobre nie wyszło. Aby lżej było człowiekowi żyć, no to przejmowali pogańskie praktyki i zwyczaje, nauki.
No i te święta Babilonki, które idą, to wszystko jest pogańskie, to wszystko jest pogańskie. To z Panem Bogiem nie ma nic wspólnego, ani z prawdą, ani z Biblią. Tym bardziej z Biblią nie ma to nic wspólnego. Myślałam, że to Jadwiga Grabowska idzie, to jakaś babka z pieskiem idzie, ale podobna, ale odstawiona, że ho, ho. Radio Tok FM, Eurokoncita Barbie Baby Langstrom Extra. Radio Tok FM, Eurokoncita Barbie Baby Langstrom Extra. Zaraz do tej Jadwigi Grabowskiej to możemy zadzwonić. Także myślenie duchowe, niedosłowne, niefaryzejskie. No, także czytajcie dalej 23 rozdział Ewangelii Mateusza. Biada wam ślepi przewodnicy, prawda? Głupi i ślepi, a także jeżeli ktoś przysięga na ołtarz, jest to niczym. 19. Ślepi, co właściwie większe? 20. Kto za tym przysięga na ołtarz? 21. Kto przysięga na świątynię? 22. A kto przysięga na niebo? 23. Werset w 23. rozdziale. Także proszę Państwa, biada wam uczeni w piśmie i faryzeusze i obłudnicy. Dajecie bowiem dziesiątą część mięty i kopru i kminu, ale zlekceważyliście to, co ważniejsze w prawie, mianowicie sprawiedliwości i miłosierdzie. Sprawiedliwość i miłosierdzie i wierność, te rzeczy należało czynić, tamtych jednak nie lekceważyć. 24 werset. Ślepi przewodnicy, którzy odcedzacie komara, lecz połykacie wielbłąda. Biada wam, uczeni w piśmie i faryzeusze, obłudnicy, oczyszczacie bowiem z zewnątrz kielich i miskę, ale wewnątrz są one pełne grabieży i nieumiarkowania. Ślepy faryzeuszu, oczyść najpierw wnętrze kielicha. Mówimy, dziadu, zacznij czytać Pismo Święte. Dziadu, kup sobie Pismo Święte, głupotami się zajmujesz i głupoty reklamujesz. Oni jeszcze za te reklamy chcą duże pieniądze, proszę Państwa. Także ksiądz Rydzyk też miał rację, że jak ktoś mówią, piszą w telewizjach, pokazują, to dostają duże pieniądze. To prawdę mówią? Oczywiście, że nie, bo mówią za pieniądze. No, a teraz bez pieniędzy człowiek żyć nie może, no to akurat szatan znalazł metodę. Szatan znalazł metodę i dlatego ma bardzo wielu sług. Czy jesteś sługą szatana? No, na pewno tak, ale możesz z tego wyjść poprzez czytanie Pisma Świętego. Kup sobie Pismo Święte najpierw, kup sobie najpierw Pismo Święte, czytaj, studiuj. To są studia, normalne to są studia. No wcale nie musisz być mądry, to, że 6 studiów skończyłeś, czy 7, nie da się wszystkiego i szybko się odchodzi na tamten świat, szybko się umiera. Po kilka domów mieli, zabierali ludziom mieszkania, 40 tysięcy ludzi poszło na bruk, proszę Państwa, potem te mieszkania sprzedawali, potem pieniądze mieli, na wycieczki jeździli, szybko umarli, boją się teraz jeździć, latać po całym świecie, bo jest strasznie niebezpiecznie i czego się dowiedzieli? No. Dupie byli, gówno wiedzieli, no. Czego się dowiedzieli? Radio Concita. Minęła 13. Polskie Radio 24. Informacje dnia. W Warszawie trwa kongres innowatorów Europy Środkowo-Wschodniej. Więcej w relacji naszego reportera. Ustawa o repolonizacji mediów pojawi się w połowie roku, zapowiada wiceminister kultury i dziedzictwa narodowego Jarosław Sowin. Hotele, muzea czy restauracje w najbliższy weekend obniżą swoje ceny o połowę. Ruszy akcja Polska. Zobacz więcej. Weekend za tę cenę. Głównym zadaniem tego projektu jest zachęcenie naszych rodaków do tego, aby wypoczywali w Polsce. Polskim Radiu 24. Informacje dnia. Aleksandra Kozera, zapraszam. W informacjach na początek Warszawa i trwający kongres innowatorów. Wydarzenie ma pokazać, jak wielki potencjał drzemie w firmach powstających w regionie Europy Środkowo-Wschodniej. Na stołecznym Służewcu, gdzie odbywa się spotkanie, jest Błażej Krośniewski. Błażeju, powiedz, co goście kongresu mówią o potencjale i jak można go wykorzystać. Jeśli chodzi o potencjał, to tu wystarczy przytoczyć tylko kilka liczb. 65 milionów ludzi i PKB porównywalne wkrótce z francuskim czy brytyjskim. Potencjał do rozwoju innowacyjności, która dziś króluje tu na Służewcu, więc jest. Teraz trzeba tylko znaleźć sposób, jak go uwolnić. Odpowiedź, albo przynajmniej próbę odpowiedzi na to pytanie ma przenieść właśnie dzisiejszy kongres. Ponadto, jak dodawał Paweł Borys, prezes Polskiego Funduszu Rozwoju, chodzi także o to, aby lepiej się poznać.
Dzisiejsze wydarzenie ma zbliżyć nas, ma umożliwić bardzo otwartą, bliską rozmowę, ponieważ tylko jeżeli poznamy się bliżej, będziemy w stanie taką optymalną politykę w tym obszarze tworzyć. Jesteśmy bardzo przekonani do tego, że tego typu kongres może dać nowy impuls do tego, aby tą współpracę pogłębiać. Wierzymy, że każdy z krajów Grupy Wyszehradzkiej może na tym skorzystać. W kwestii zakupu śmigłowców należy traktować bezpieczeństwo państwa spójnie z jego interesem ekonomicznym, powiedział wiceminister obrony narodowej Bartosz Kownacki. Widzę, że w MON-u był gościem polskiego punktu widzenia na antenie telewizji TVN, podczas którego odniósł się do rozpoczętego postępowania na dostawy śmigłowców dla polskiej armii. Podkreślił, że sprawa przetargu budzi od kilkunastu miesięcy emocje, choć jest jednym z wielu zakupów dokonywanych przez resort obrony. Wiceminister Bartosz Kownacki dodał, że w porównaniu z opieszałością poprzedniego kierownictwa MON-u kwestia śmigłowców dla wojska jest rozwiązywana bardzo szybko. Żołnierze muszą mieć możliwie dobry sprzęt, który zagwarantuje, że będą sprawnie mogli realizować swoje zadania, ale nie można także zapominać o interesie ekonomicznym, a w przypadku dzisiaj reżimu prawnego w Unii Europejskiej chodzi o podstawowy interes bezpieczeństwa państwa, czyli możliwość serwisowania, produkowania tego sprzętu w przypadku sytuacji kryzysowej, konfliktu, który mógłby być w Europie, ale jeżeli on będzie produkowany poza granicami kraju, to nie mamy gwarancji, że ten zagraniczny dostawca w przypadku zagrożenia, również własnego bezpieczeństwa, no nie będzie mógł jeszcze koszula ciała i powie, nie jest w stanie zrealizować zamówienia. W związku z tym trzeba to podzielić i traktować interes ekonomiczny wspólnie z interesem bezpieczeństwa państwa. Obecnie w resorcie obrony trwa analiza ofert przedstawionych przez podmioty, które chcą dostarczyć śmigłowce dla polskiego wojska. Z medialnych informacji wynika, że w postępowaniach na dostawę śmigłowców dla sił specjalnych i morskich swoje oferty złożyły zakłady ze Świdnika oraz Airbus Helicopters. Natomiast PZL Mielec przedstawił propozycję tylko w zakresie dostawy maszyn dla sił specjalnych. Polska musi liczyć się ze zmianą władzy w Niemczech, co może mieć negatywne dla naszego kraju konsekwencje, powiedział w rozmowie z naszą redakcją europoseł profesor Zdzisław Krasnodębski. Ekspert odniósł się w ten sposób do wyników sondażu Instytutu INSA, według których dwie największe partie, konserwatywna CDU i socjaldemokratyczna SPD, mają równe szanse w wyborach do niemieckiego parlamentu. Mają one odbyć się we wrześniu bieżącego roku. Obie partie uzyskały ten sam wskaźnik poparcia na poziomie 32%, z tym, że konserwatyści z CDU zanotowali wzrost do 1%. Poparcie dla SPD natomiast nie zmieniło się. Profesor Zdzisław Krasnodębski w tym kontekście wskazuje nową twarz niemieckiej sceny politycznej, Martina Schulza. Zdaniem europosła polityk zyskuje coraz większą popularność i staje się faworytem w wyborach. Popularny polityk w Niemczech Martin Schulz uchodzi za nową twarz, poza tym też podejmuje takie tematy, które są dzisiaj bardzo popularne w Niemczech. My musimy w Polsce liczyć się z tym, że nastąpi w Niemczech zmiana władzy. To też będzie się łączyło z pewnymi negatywnymi dla nas konsekwencjami. Na przykład zapowiedziano, że SPD będzie dążyła do tego, żeby zmienić prawo dotyczące małżeństw, dopuszczalności integralnych małżeństw jednopłciowych. Pozostałe partie niemieckie, antyimigrancka, skrajnie prawicowa Alternatywa dla Niemiec oraz postkomunistyczna Lewica, według sondażu uzyskałyby kolejno 11 oraz 8,5% poparcia. Natomiast partie Zielonych i Liberalnych, Wolnych Demokratów 6,5% oraz 6%. Od dziś Gruzini mogą podróżować do państw Unii Europejskiej bez wizy. Jednym z pierwszych, który skorzystał z tych regulacji, jest premier Georgi Kwirikaszwili, który wraz ze studentami, naukowcami, politykami i dziennikarzami odleciał do Aten. Gruziński premier spotka się tam z szefem greckiego rządu Aleksisem Tsiprasem. Potem uda się do Brukseli na spotkanie z przewodniczącym Rady Europejskiej Donaldem Tuskiem i szefem Komisji Europejskiej Jean-Claude'em Junckerem. Delegacja rządowa to pierwsza grupa obywateli Gruzji z paszportami biometrycznymi, którzy podróżują w warunkach zniesienia wiz. Decyzję w tej sprawie kraje unijne zatwierdziły 27 lutego. Obywatele Gruzji mogą teraz wjechać do krajów strefy Schengen na okres do 90 dni w ciągu pół roku w celach biznesowych, turystycznych czy rodzinnych. Próbowały na ziemi, próbują zawracować
Dziś zachmurzenie małe na północy i północnym wschodzie umiarkowane, lokalnie duże na wybrzeżu, mgły ograniczające widzialność do 500 metrów, stopniowo zanikające. Na termometrach od 10 stopni na północnym wschodzie, 14 w centrum do 19 stopni na południu, tylko lokalnie nad morzem dziś 8 stopni. Wiatr słaby i umiarkowany na wschodzie, okresami porywisty zachodni i północno-zachodni. Na barometrach w Warszawie 1008 hektopaskali ciśnienie będzie spadać. To były wiadomości, więcej na www.radiomaria.pl. Bronimy rodziny jako mama, tata i dzieci. To temat dzisiejszych rozmów niedokończonych, w których udział wezmą pan Jan Urmański, koordynator Komitetu Krajowego Inicjatywy Mama, Tata i Dzieci oraz Marek Grabowski, prezes Fundacji Mamy i Taty. Początek rozmów o godzinie 18.15 również w telewizji Trwam. Natomiast w radiowej audycji dla małżonków i rodziców o 21.30 podejmiemy temat Ślubuję Ci wierność. Naszymi gośćmi będą ksiądz Przemysław Drąg, dyrektor Krajowego Ośrodka Duszpasterstwa Rodzin, a także Agnieszka Zawisza, doradca rodzinny, publicystka. Szanowni Państwo, drodzy przyjaciele, słuchacze Radio Maryja, kochana rodzina Radio Maryja, zbliża się konferencja gospodarcza Instytutu imienia świętego Jana Pawła II Pamięć i Tożsamość, współorganizowana razem z Wyższą Szkołą Kultury Społecznej i Medialnej, temat firmy rodzinne szansą polskiej gospodarki. Ponieważ coraz bliżej do tej konferencji, która odbędzie się 1 kwietnia o godzinie 11 rozpoczęcie w Toruniu w Auli Wyższej Szkoły Kultury Społecznej i Medialnej przy tak zwanym Porcie Drzewnym. To jest bardzo blisko sanktuarium Marii Gwiazdy Nowej Ewangelizacji świętego Jana Pawła II. Zapraszamy też do tego sanktuarium. Przyjeżdżacie Państwo na konferencję, wejdźcie do sanktuarium, pomódlmy się wszyscy, każdy z nas przed tym obrazem, przed którym modlił się w swojej prywatnej kaplicy święty Jan Paweł II i przy relikwiach jego krwi. A więc konferencja 1 kwietnia, rozpoczęcia o godzinie 11. Gościem specjalnym weźmie udział w tej konferencji pani premier Beata Szydło. Następnie pani minister Elżbieta Rafalska, minister pracy i rodziny. Zwróci się też do nas ksiądz biskup Antoni Pacyfik Dydycz. Następnie panel. W panelu wezmą udział wiceminister Jerzy Kwieciński, pierwszy zastępca wicepremiera Mateusza Morawieckiego, równocześnie ministra rozwoju, wiceminister Marian Banaś, minister finansów, wiceminister Maciej Małecki, zastępca ministra Henryka Kowalczyka i kilka firm rodzinnych, znanych, mających sukcesy. Zapraszamy bardzo serdecznie. Zgłoszenie i zapisy w kampusie akademickim Wyższej Szkoły Kultury Społecznej i Medialnej przy tak zwanym Porcie Drzewnym w Toruniu. Telefon 56 650 4000. Powtarzam, 56 650 4000. A więc proszę Państwa, ważna konferencja firmy rodzinne szansą polskiej gospodarki. Serdecznie zapraszam. A tu w Polsce lepiej jak w Ameryce. Pełno darmowiadów. Pod kościołami salcesony puchną. Pod kościołem rzymskokatolickim salcesony puchną. Potem się biją, że nawet potrzebna jest, proszę Państwa, policja, czy tam gdzie Caritas, tam pod kościołem podjeżdża policja i najnormalniej sprawdza dokumenty. Skąd przyszedł? Coraz więcej darmowiadów. Z więzienia przyszedł, proszę bardzo. Obudź się, Polsko, ma.